moim kanale Fruits by Daily. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować wkrętarkę z serii XRP. Jest to wkrętarka zrobiona z myślą o profesjonalistach. Chciałbym Was zaprosić do testu i powiedzieć Wam parę słów o niej. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Tak więc mamy tutaj wkrętarkę DeWalta. Jest to model XRP. Tak, jest to wkrętarka z modelem DCD996 seria XRP, tak jak powiedziałem. Jest to wkrętarka zrobiona z myślą o profesjonalistach, ma metalowe biegi tutaj, metalowe tryby w środku, jest dość ciężka, ale jest masywna, tak? Ona jest dla profesjonalistów, ona nie jest dla byle kogo. Futerko, tak zwane, uchwyt na wiertła jest zrobiony ze specjalnej stali, wzmacniane szczęki, żeby dać jeszcze mocniejszy uścisk i mocniejszą, pewniejszą wytrzymałość urządzenia, tak? Mamy tutaj 11 biegów, 13 z wierceniem i z udarem. 11 biegów na sprzęgle, wiercenie, udar, 3 biegi szybkości, tak? Tutaj Wam chwilę pokażę jej parametry, tu macie poszczególne prędkości na poszczególnych biegach, tak, na udarze. Co jeszcze jest fajne w tej wkrętarce? Ma ona ustawianie światła, tutaj możemy ustawić jasność, tak, lekko, średnio i jeszcze mocniej, tak. To jest bardzo pomocne, bo czasami nie potrzebujemy takiego dużego światła, a czasami potrzebujemy tylko dostać, dać więcej promienia świetlnego do danej rzeczy. Co jest jeszcze bardzo przydatne, że wkrętarka w momencie ustawienia na sprzęgle i pełnych obrotach, jeżeli poczuje opór, automatycznie się wyłączy, nie zużywa baterii tak jak słabsze modele, tak? Tej wkrętarki. Teraz bym zaprosił Was do testów, trochę pokażę jak ona wkręca wkręty, także zapraszam. Tu mam drewno 40 mm szerokości, tak, wkręty piątki 50 mm długości, zobaczcie, wchodzi jak w masło, tak, patrzcie. To jest akurat wkręt szóstka, ten tutaj pod ręką. Aż przechodzą za daleko, można powiedzieć. Na wylot jak się weźmie za mocno. Aż ciężko. Tutaj trochę Wam pokażę, jak na przykład na sprzęgle jest na trójkę ustawiona, tak? Trójka i koniec, tak? I ona, możecie zauważyć, jak odłączy sobie zasilanie. I odłączyła zasilanie. Mam wciśnięte, odłączyła zasilanie, to o czym mówiłem, że po prostu nie traci baterii, tak? Ustawię tam na szóstkę. Dokręci, wyłączy sama. Spróbuję na nowo. Trochę bit mi przeskakuje, nie wiem czemu. Także jak widzicie, wkrętarka spokojnie sobie radzi z dokręcaniem. Tu jest akurat na czwórkę ustawione wkręt szóstka. Wkręca za dobrze, bym powiedział. Dokręcone. Mam tutaj taką śrubę szóstkę bez wiertła na ósemkę. Wam pokażę, jak to wchodzi. Tu na szóstkę, tu na sprzęgle ustawię. I sama sobie dokręciła i moc sobie wyłączyła sama, że nie zużywa baterii po prostu, jeśli jej nie potrzebuje, tak? Na odkręcenie musimy ustawić więcej. Tak. Dobra, jeszcze raz ją wkręcę, żeby Wam pokazać.
Sama się odłączyła. Też znowu. Dobra. Tu mam teraz wkręty. Wkręty ósemki na 70 mm. Tak. Bez wiercenia będę je wkładał po prostu tak jak leci, nie? Wezmę na full moc. Samo wchodzą, jak w masło wszystko wchodzi, tak? Tak samo. Wchodzi jak w masło. Żbelka, bo trzy wkręty na tej samej linii, a żbelka pękła. Dobra, teraz wam pokażę, jak sobie radzi z wierceniem. To jest też was to może zainteresować. Także wam pokażę. To jest wiertło 10 mm, także wchodzi jak w masło, tak? Belka 40 mm, przypominam. No wiadomo, to jest drewno, ale swoje robi, nie? Wam pokażę na przykład jeszcze, jak to wkręca wkręty na przykład na jedynce, na pierwszym biegu, tak? Teraz, bo to było wszystko na trójce. Tutaj wam pokażę na przykład na jedynce. Tak, spokojnie też, bez problemu. Ona ma 95 Nm, także... Także wystarczająco silna, tak? Aż drewno pęka. Dobra. To tyle ode mnie. Jeżeli wam się podobało, zapraszam do zostawienia komentarza, co sądzicie o tej wkrętarce. Na pewno to będzie pomocne dla innych. Jeżeli macie też taką wkrętarkę, możecie też się podzielić opinią. Zostawcie komentarz, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym wideo, tak? I zapraszam do subskrypcji. To będziecie po prostu dostawać więcej fajnych, ciekawych informacji, fajnych, ciekawych filmików. Dzięki bardzo za oglądanie. Pozdrawiam, na razie.